Cześć. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj będziemy zwiedzali jedną z najlepiej zachowanych fabryk w Polsce. Mam nadzieję, że uda nam się tam wejść bez żadnego problemu. Kolejna sprawa, nim zaczniecie przewijać ten filmik, bo pewnie początek Was zawsze nie interesuje, no to po prostu chciałbym Was zaprosić do odwiedzenia strony, zachęcić i zaprosić do odwiedzenia strony Urbex of Time. Linki znajdziecie pod filmikiem, tutaj gdzieś znajdziecie na dole. W każdym bądź razie na tej stronie będziecie mogli zobaczyć fajnie wykonane zdjęcia takim fachowym okiem, a nie tak jak ja to robiłem, bo to jeszcze tak raczkujemy w tym. No w każdym bądź razie zapraszam Was do odwiedzenia tej strony. No i fajne tam, urbexy tam mamy jakieś. No fajne urbexy. I tam się dowiecie po prostu, historię danego obiektu na przykład, która Was na przykład interesuje, a którą tam pewnie Kasia się zastanawia. No i co? No i zaczynamy eksplorację, no, nie? Tak. Dobra, lecimy z tematem. Na razie. Sytuacja jest taka, udało nam się wejść do drugiego budynku w sumie bez żadnych problemów. Już na samo dzień dobry, czyli może w tą stronę są drzwi otwarte. Już na samo dzień dobry ukazują nam się maszyny, profesjonalne cyrkularki. Widać, że w instalacji elektrycznej ktoś już grzebał. No, ale zwróć uwagę, jakie mają tarcze. Jeszcze jak się widzę świecą. Arturek, ja mówię. Wózek do transportu. Przejdziemy w głąb tutaj tego. Odpylacz. Mała z odpylania. Przejdziemy tutaj w bok. Już to pomieszczenie się sypie. Dach już niestety się zaczyna pomału walić. Czyli dostaje się tutaj woda. Tutaj mamy kolejne urządzenie, to znaczy dwa urządzenia. Jedno jest po tej stronie, drugie jest tutaj po tej. Dziwię się, że takie maszyny tutaj stoją i się marnują. Nie wiem, do czego to mogło służyć. Aha, do szlifowania, bo to są papiery ścierne, tak zwane bezkońcowe pasy. Tu jest jedno koło napędowe, a to jest drugie. To jest szlifierka. To jest szlifierka. Przejdziemy, przepraszam za te wahania, ale na statywie aparat. Przechodzimy w głąb warsztatu. Uważaj na podacz pod nogi. Już na dzień dobry nas witają wózki transportowe. Patrz jaki silnik. Tutaj widzimy wzory różnych gotowych elementów. Tutaj przed nami następne maszyny. Tu było widać, że to musiało chytać płytę tymi właśnie pasami. Tym i tym pasem. I coś to obrabiało. Tu widać krańcówki, to niebieskie. Dlaczego? No, tu jest szafa sterownicza. Jak sami widzicie, jest dosyć rozbudowana i o dziwo kompletna. Może dlatego, że wszystko składa się ze starych elementów, które nie przedstawiają jeszcze takiej wartości. Rozdzielnia prądu elektrycznego. No nie byłbym zdziwiony, aby tu był prąd, ale nie będziemy załączać, bo sami widzicie, są poucinane przewody elektryczne. Winda, czyli na pewno jest piętro. To jest klatka schodowa. Zaraz pójdziemy do góry, zjedziemy pierwsze dół. Nie wchodzimy pod kamerę, bardzo bym cię prosił. Kolejna maszyna, ucięty ma przewód elektryczny, nie mam pojęcia co to jest. W każdym razie też to jest taki pas napędowy plus ślimacznica, przekładnia ślimakowa. Widać przygotowane, gotowe zestawy do czegoś. Widzicie wszystko, gdzie były, najprawdopodobniej były te nie pamiętam, jak się to teraz nazywam, zaraz sobie przypomnę.
każdym razie tu jest druga maszyna. Też tych kontrolek trochę jest. Operator ten musiał tym operować. Nie mam pojęcia, do czego to służy, ale widać pełno styczników. Bezpieczniki. Zwróćcie uwagę, w jakim to jest. Te rolki trzymały deskę czy coś w tym stylu. Tu jest jakiś siłownik pneumatyczny, a dokładniej siłownik pneumatyczny znajduje się tu, a tu się znajdują jakieś nożyce. Aha, wiem, co to mogło być. Ta maszyna najprawdopodobniej kleiła te paski, co idą obok płyty. Jak masz płytę z meblami, to trzeba przykleić pasek. I najprawdopodobniej ona to robiła. Zwróćcie uwagę, to wszystko jest na przesuwach w tą stronę, jak ona mogła płyty chwytać. Dobra, przejdźmy w głąb. Tutaj też widać. I ta maszyna najprawdopodobniej robiła coś podobnego. Tu się zakładało zwój. Przez te rolki przechodziło. I tu też jest jakiś pneumatyczny. No, siłownik pneumatyczny. Aha, już mi się przypomniało, co tam ma być. Tam najprawdopodobniej znajdował się falownik. Biorąc pod uwagę, że koszt falownika no to jest od 1000 zł w górę praktycznie, no to tutaj nie mam pojęcia, do czego ta maszyna mogła służyć. Ale widzę, że wszędzie jest rozbebeszona instalacja elektryczna. No i pneumatyczna też. Dziwię się, że taka fabryka w Polsce i padła. Bo zwróciła uwagę, że znajdujemy się na terenie Polski. Pełno wzorów gotowych elementów. Na przykład lakierowane elementy najprawdopodobniej to jest od mebli dziecięcych. Ale o tym przekonam się dalej. Kolejna maszyna. Tego to już nie mam pojęcia, co to jest. No ale tu wiem, adapter. Stary, poczciwy adapter, kurde. Unitra. Zwróćcie uwagę. Dobra. Przejdziemy tutaj, bo tu jeszcze są maszyny. Chciałbym je pokazać. Kolejna maszyna, najprawdopodobniej frezarka. Ale nie jestem do końca przekonany. Widać uchwyt wiertarski, więc ale na wiertarkę mi to tak nie wygląda do końca. Tu też stoi maszyna już rozkompletowana z porządnym stołem. I kolejna mniejsza maszyna znajduje się tutaj. Zwróćcie uwagę, jak to jest wszystko rozbebeszone. Tu jeszcze się znajdują wszystkie napędy, część instalacji elektrycznej i najprawdopodobniej wyświetlacze. Nie, pokazuję mocy, bo dobra, ja nie jestem elektrykiem, więc to w sumie tylko tyle, co zauważam, jak u nas pracuje elektryk w firmie i tam wytłumaczy mi, bo ja zawsze 100 pytań na minutę zadaję. Udajemy się w głąb tego budynku. Jestem szczerze mówiąc zdziwiony stanem tego tutaj. Tutaj naprawdę była spawalnia. Widać maskę do spawania, ale maskę do spawania, rękawiczki. Dobra. Nic się tu nie zachowało takiego godnego uwagi. Mijamy szatnie pracowników. O kurde, tu już ktoś fest rozwalił. Widać kolejny silnik. Wchodzimy do biura. No i tak, tutaj już nie mogę zjechać na ścianę, dlatego że YouTube od razu mnie zablokuje. Ponieważ są niecenzuralne plakaty. Widać pełno pasów bezkońcowych do szybowania. A tak, chodź. Ja widzę wszystko, naprawdę widzę. Udajemy się w głąb na halę następną. I już na dzień dobry ukazuje nam się tokarka. Dosyć fajna tokarka, ci powiem. Się nam ukazuje. Nie wiem, z którego to może być roku tokarka, ale posuwy jeszcze działają. Konik. Na regałach w sumie nie ma nic. Stara farelka. Skurde, one to się lubiły psuć. Dobra. Tutaj na stole. W sumie w szufladach widać jakieś podzespoły do czegoś.
kilka zębatek. Innych pierdół, ale dobra, tutaj to są ściski. Przynajmniej były. Taki ścisk to ma nawet do 200 kg nacisku. Dobra, to kareczka jest, jak widzicie, fajna, metr toczenia duży. Stoi, się marnuje. Jak wszystko, kurczę. Tu widzimy stół warsztatowy, dosyć duży. Aczkolwiek no nic nie widzę na nim godnego uwagi. O, proszę, piękna mała tokarka. Piękna mała tokarka. Po czym stwierdza stan? Stan. Żeby stwierdzić stan, to trzeba byłoby coś przetoczyć, żeby było to. W każdym razie to kareczka mała jest. Dobra, przejdziemy tutaj w głąb. Chodź, zrobimy też te pomieszczenia. O, popatrzcie, co tu jest. Piła taśmowa, znaczy taśmowa, na brzeszot. Zwróć uwagę. Napędzana właśnie tak, jak ciuchcia, kurde, że się tak wyrażę, takim posuwistym tym. Ale docinanie takie bardziej precyzyjne. Udajemy się do kolejnego pomieszczenia. W kolejnym pomieszczeniu już widzimy na dzień dobry jakąś maszynkę. Wiesz co, nie wiem co to jest za maszynka, ale po jej wyglądzie stwierdzam, że to jest maszyna do ostrzenia tarcz do tych innych urządzeń. Tu się zakłada tarczę. Widzę, że to jest pod odpowiednim kątem ta tarcza. Ona też jest do stożka. Nie wiem, czy widać. I po prostu tu uchwyt, co po prostu o każdy ząb można było przesunąć. Na pewno używali tej maszyny do ostrzenia tarczy do pozostałych maszyn. Szlifiereczka. Inna konstrukcja. Przejdźmy dalej. Dobra, udajemy się w głąb pomieszczenia. No jestem, szczerze mówiąc, zaskoczony, ile tu jest rzeczy, no ale jak już wspomniałem na początku filmu, wyposażenie jest i faktycznie nie mam żadnego pojęcia, ile lat to stoi. Jeżeli wejdziecie na stronę Urbex Time, to pewnie będziecie wiedzieli, jeżeli już oczywiście będą dostępne zdjęcia z tego, bo te zdjęcia mogą się pokazać po dużym opóźnieniu. Udajemy się w głąb. Otóż drzwi. O, kurczę, jaka hala. Słuchajcie, widać kolejną halę. Dosyć olbrzymią. Masakra. Jest to przeolbrzymie. No dobra, ale na tej hali póki co nic ciekawego nie ma. Jedynie co czuć to wilgoć. Patrzcie, gotowe elementy już wylakierowane, drewniane. Być może do jakichś taboretów albo stolików, bo są większe tutaj też. Czekaj, tą halę z boku będziemy robili za chwileczkę. Udajemy się w głąb tutaj tych pomieszczeń. Jest, powiem, że miejsce jest naprawdę ciekawe. Ty, no nie, tego jeszcze nie było. Nie dość, że hale są pełne wyposażenia. Z takim czymś jeszcze nie spotkałem, żeby było tyle towaru gotowego, zapakowanego do sprzedania. Zwróćcie uwagę, ile tego jest. To wszystko jest pełniusieńkie. Te kubki mają, ta kubka ma gdzieś około 2,5 metra wysokości, a nie 3. Bo ja też statywczy mam na danej wysokości, więc to też nie jest takie... Zwróćcie uwagę, tu są wszędzie zapakowane, gotowe meble. Tutaj nawet ktoś próbował odpakować produkt. Zwróćcie uwagę. Nie mogę sobie pokazać kartki. Wszystko jest zafoliowane. Zwróćcie uwagę, wszystko jest zafoliowane. Drzwiczki, wszystko. To na przykład jest biurko z szafką. Nie mogę pokazać kartki, bo zdradzi to nazwę firmy, a tym samym zdradzi lokalizację i podejrzewam, że to, co tu teraz widzimy, to już będą archiwalne zdjęcia, jeżeli się o tej lokalizacji po prostu dowiedzą osoby, które powinny się o tym nie dowiedzieć. Masakra! Jeszcze zapakowane.
Jestem w szoku. Jestem naprawdę. Ludzie nie mają mebli. Naprawdę jest w niektórych regionach Polski jest taka bieda, że faktycznie jest ciężko, a tu takie ilości się marnują. Gotowego towaru. Zwróćcie uwagę, co tutaj się znajduje. Tu się znajdują gotowe półki, gotowe podzespoły. I to są, widać, że to są meble dziecięce. Czyli nie jeden dom dziecka czy jakieś placówki wychowawcze na pewno by były zadowolone z takiego prezentu.